Witam. Dzisiaj zrobię sobie aktualizację moich dwóch rybek. Miałem nakręcić film pół roku po tym, jak je zakupiłem, aktualizację, co tam się dzieje, ale zapomniałem i nie miałem takiego fajnego materiału jak dzisiaj, więc nakręcimy film po 7 miesiącach. Bohaterem odcinka będzie Zbrojnik L600 oraz Turisoma Festivum. Zaczniemy sobie od L600. Jak wiecie, nabyłem dwie L600. Do dnia dzisiejszego najprawdopodobniej została chyba tylko jedna. Mówię najprawdopodobniej, ponieważ tą jedną widuję stale. Co jakiś czas znam jej kryjówkę, jak tam sobie przyświecę latarką, to zazwyczaj tam siedzi. Podkarmiałem ją trochę, no i wiem, że ona tam przebywa. Dwóch sztuk na raz, żeby mieć pewność po prostu, że nie widzę, nie wiem, raz jednej, raz drugiej. To nie widziałem już, nie wiem, ze dobre 2 miesiące. No więc nie wiem, czy tamta żyje, czy nie. Wiem, że parę osób pisało mi, że mają tam jakąś L coś tam i w zasadzie to go nie widują w ogóle. Że tam, nie wiem, raz na pół roku, raz tam na miesiąc, raz na 2 miesiące zobaczyli, albo ktoś tam po roku w ogóle zobaczył, że jeszcze tą rybę ma, myślał, że już jej dawno nie ma. Więc ja nadal się łudzę, że być może gdzieś ta druga sztuka jeszcze pływa. Zawsze warto mieć nadzieję. Ale ten tutaj maluszek, odkąd tutaj jest w tym akwarium, urósł niewiele, bo około centymetra, chociaż to może być całkiem dużo. Powiem wam tak, że ukrywa się pod korzeniem, jest takie rumowisko kamieni. Zaraz tam na prawo od tej żabienicy, tak jak widzicie teraz tego Anubiasa, tam jest taki rumorz kamienny przeznaczony właśnie do chowania się dla małych zbrojników oraz dla cierniążków kuchla. I on tam stale przebywa. Jakiś czas temu, nie wiem, blisko miesiąc albo jeszcze dawniej, zobaczyłem go tam, że tak powiem, od spodu. No i był bardzo taki chudziutki, bardzo taki słabiutki. No i wręcz byłem przekonany, że ta ryba też mi padnie. Jakiś czas po prostu codziennie z rana zacząłem kruszyć pożywienie, sypać specjalnie tak, żeby tam w ten rumorz, tam gdzieś pod te drzewo wpadało dużo tego mięsnego pokarmu, bo to jest ryba mięsna, więc ona raczej nie wychodzi tam do tych tabletek takich, co normalnie daję do zbrojników. Czasami widywałem ją gdzieś tam wieczorami, późnymi wieczorami po karmieniu, normalnie rybek, tak jak tam karmił, to tam się robiło szarawo, to gdzieś tam próbował jeszcze w żwirze znaleźć jakieś jeszcze resztki pożywienia, bo całkiem sporo tego pożywienia tam ląduje u mnie na dnie, ale tak to rzadko go widuję, rzadko wychodził i nawet nie widziałem nigdy, żeby jadł którykolwiek z tych pokarmów, które specjalnie dla niego wrzuciłem. Teraz możecie zobaczyć, jaka jest różnica, słuchajcie, wielkości między tym dużym zbrojasem samcem a tym maluszkiem. Słuchajcie, no mówię, nie widywałem, żeby on jadł, nie widywałem, żeby on się do tych tabletek, do tych pokarmów, które ja tam specjalnie rzucałem, dobierał. Mimo tego, że leżały tam często dookoła niego, ale nigdy nie było takiej sytuacji, że po prostu widzę, że on podpływa, bierze któryś z tych kawałków sobie do pyska. No i zaczyna po prostu sobie jeść. I parę dni temu, słuchajcie, nakarmiłem rano tabletkami i nagle patrzę, a ten maluszek wyskoczył na główną arenę między te wielkie zbrojniki i w ogóle się nie bojąc zaczyna się dobierać do tych tabletek. Pierwszy raz od 7 miesięcy zauważyłem taką sytuację. Ale zauważyłem też, że jest troszeczkę podtłuczony, więc raczej coś tam w końcu zaczął jeść. Albo już tak zgodniał po prostu, że musiał wyjść. W każdym razie zobaczcie, jak on tutaj sobie śmiało, niczym się nie przejmując, między tymi gigantami, między nimi, pod nimi, no cały czas próbuje się do tych tabletek dorwać i coś tam sobie skubnąć. Co za tym idzie, jest nadzieja. No jest jakaś tam dla niego nadzieja, no nie wiem, czy jeszcze jest ten drugi, ale ten, no wygląda na to, że być może no, da się go odkarmić, da się go tutaj wychować, bo z tego, co się dowiedziałem, to po prostu małego zbrojnika, takiego jak ten, ciężko jest wykarmić takim ogólnym akwarium przy, no po prostu takich gigantach, tak, wiadomo, że te wielkie zbrojniki,
No zawsze zabiorą mu jedzenie i zawsze go gdzieś tam odgonią. No tu jest jeszcze dodatkowe ryzyko, że mogą gdzieś tam go przygnieść. Rzadki widok, wszystkie trzy moje wielkie zbrojniki na głównej arenie. W końcu jest ten mały L600. Jest. No i jak na razie ma się dobrze. Przejdźmy zatem do drugich rybek, które są bohaterkami tego odcinka, czyli z Trójsoma Festiwum. Tutaj sytuacja jest podobna co do L600, czyli ze stanu, jaki miałem, najprawdopodobniej została połowa, tak samo. Czyli nabyłem 4 sztuki i na dzisiaj najprawdopodobniej są tylko dwie. Mówię najprawdopodobniej, ponieważ zawsze gdzieś tam może coś się chować. Ale w przypadku tych ryb to akurat wątpię, bo te ryby zazwyczaj były na wierzchu i zazwyczaj je widywałem. Tamta była taka jaśniejsza, większa trochę sztuka, a ten jest taki szary, troszeczkę mniejszy osobnik, ale równie piękny. Historia z nim była taka, że były 4 sztuki, mniej więcej tej samej wielkości, no bardzo małe były. Ta jedna zaczęła szybciej rosnąć i to było widać, w pewnym momencie była 2 razy większa od pozostałych. Potem zaczęła rosnąć druga sztuka, to jest ta, którą teraz widzimy. I ona też znacznie wyprzedziła dwie pozostałe. Dwie pozostałe, słuchajcie, no nie rosły praktycznie w ogóle przez dobre parę miesięcy. Ostatni raz te maluchy widziałem, nie wiem, też około miesiąc, 2 miesiące temu. No ze 2 miesiące być może minęły, odkąd ostatni raz je widziałem. Ale od dobrego miesiąca po prostu celowo liczę te sztuki, bo być może, no, łudzę się na to, że gdzieś tam czasami widzę którąś zamiast którejś, ale raczej na pewno są tylko i wyłącznie 2 sztuki. Co się stało z poprzednimi, nie wiem, najprawdopodobniej miały no, jakąś tam chorobę, być może jakiegoś pasożyta, bo to nie było normalne, że przez tak długi czas nic nie rosły. Te dwie sobie widocznie z nim poradziły, tamte pozostałe dwie nie. Ale te dwie, słuchajcie, są, cieszą oko, bo nie chowają się, pływają zawsze, no, że tak powiem, z przodu akwarium i bardzo często możecie je też obserwować przy różnych innych okazjach, gdzie nagrywam inne filmy, chociażby ostatnio gdzieś tam przy tych Rio Nanajach, można było je zaobserwować. Piękne ryby, naprawdę wszystkim polecam, fajne. Siedzą sobie, zżerają sobie te glonki. Nie widziałem jeszcze, żeby pływały do normalnego pokarmu, czy to do żywego, czy to za rozwielitką, czy też gdzieś tam, nie wiem, do tych suchych pokarmów, które tam na dno spadają. Raczej tylko i wyłącznie żywią się glonami. Za to robią to bardzo wdzięcznie, tak jak tutaj widzicie, no te ich ruchy, te smoki takie. Naprawdę super, super sprawa. Wszystkim, tak jak już mówiłem, polecam. Bardzo mi się podobają też te ich długie ogony. No, po prostu ich ciało się wydłuża dwukrotnie. O takie wąsy, co tam z tyłu na tym ogonie mają. Czyli podsumowując, po 7 miesiącach od zakupu najprawdopodobniej jest jedna L600, urosła około centymetra i dwie strulisomy, które, no, powiem szczerze, że potroiły swoją wielkość. A tu jeszcze kilka chwil z moimi Rio Nanajami, które już się zaaklimatyzowały, słuchajcie, w nowym akwarium i tu już sobie śmiało pływają. Ja na dzisiaj się z Wami żegnam. Zapraszam Was jeszcze na kilka ujęć, na kilka chwil, zarówno ze Strulisomą, jak i z L600. Jeszcze kilka tam, jakichś tam ujęć udało mi się złapać. Bardzo piękne ryby, także zapraszam Was do oglądania. Do zobaczenia. Cześć.